towarzysze oficerowie, nadszedł czas rozrachunku. Jeszcze tylko Polska stoi na drodze do bolszewickiej władzy. Musi być zniszczona. Armia Czerwona oraz Armia Białego Orła rozpoczynają bój na śmierć i życie. To wsioje nasze! Znaczy wspólne! Oto manifest polskiego proletariatu. Dobrze mówię? To jak się to wkłada? Panie generale, rozkazy od generała Rozwadowskiego. Słucham. Mamy rozkaz odbić Mińsk Mazowiecki. No i żeby to było takie proste. Nasze siły są zaangażowane pod Warszawą. Panie generale, mam chyba pewien pomysł. Bolszewicy blokują przejazd! Zawiadomić dowódców! Czołgi? Miał być pociąg! Załogi, do tanków! Zaraz się zdziwią! To my mieliśmy atakować! Odwrót! To jeden z naszych! Uratował transport wojskowy! Sierżant Mikołaj Srebrny melduje się na rozkaz. Przydacie mi się. Baczność! Tak jest, panie kapitanie! A co to za malunki, sierżancie? To mój dziadek Melchior. W powstaniu styczniowym wielu Moskali pobił. Dobrze. Mój 62. Pułk Piechoty zaatakuje Mińsk Mazowiecki od strony miejscowości Glinianki. A 59. Pułk kapitana Cerkiewicza uderzy czołgami od strony Wesołej. W razie kłopotów sprowadzi pan pomoc. Tak jest! O, to się świetnie składa. Zaraz, gdzieś to tutaj miałem. O, to mój SMS. System monitorowania sytuacji. No, o nie! No co? Znakomicie. Glinianka zajęta. Zaraz ruszamy dalej. Bolszewicy kontratakują! Do broni! Formować linię obrony! Mój SMS! Nie doczekaj! Do boju! Mam cię. Sierżancie Srebrny, czas wysłać SMS. Tylko nie zgód. To ważne informacje. Wezwijcie dowódcę artylerii. Rozpoczynamy ostrzał. Cel pal! SMS powinien już dotrzeć. Zatem... ognia! W wojsku zwiedzisz świat, mówi! Jak partię kocham, ja lata! No dobrze, pora odbić Mińsk. Sprawdźcie, sierżancie, co z czołgami. To nasz as w rękawie. Ostrzał artyleryjski! Rozproszyć się! Do czołgów! Naprzód! Walcie, ile wlezie! Ostrzelać artylerię! Rozwalić ich! Ogoń! Cel na czołgi! Mają nas. Uff! W samą porę! Oho! Chyba się przydam. Nie wygląda to dobrze. Zaraz, czy to...
za dziadka Melchiora! Jeeha! Kacper! To ja może już pójdę. Droga wolna. Ruszamy. Stokrotka? Stokrotka! Stokrotka! I wtedy podskoczyłam? Stokrotka! No cóż, przygoda mnie wzywa. Później dokończę. Pa! A teraz do naszych! Łoś! Widziałeś? 3, 2, 1! A! Panie majorze, możemy zaczynać. Zatem do dzieła. Zachować ciszę. Trzeba by się umyć. Jak to było? Uszy? Nogi? Pod pachami? A, co się będę? A to co? Burza? Tak bez chmur? Do broni! Polacy atakują! Uderzamy na sztab bolszewików! Stać! To Polaki, to mnogo to! Bronić radiostacji! Dawaj za nim! To bolszewik! Zabezpieczyć radiostację! A co nam niby zrobi dwóch? Jesteście otoczeni. Rzuć broń!